Siemana, kolejna aktualizacja. Właśnie wleciało nowe zdjęcie i nowy konkurs jest na Instagramie. Ma już ono 1000 lajków, także śpiesz się, żeby brać udział w konkursie. I zostały jeszcze tylko dwa konkursy, czyli to zdjęcie i to. Bardzo ciekawe nagrody, ja zapraszam do brania udziału. Link macie oczywiście w opisie. Siemana, w nowym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku jesteśmy z Młodym. Cześć. I dzisiaj tak troszeczkę wyszliśmy sprzed komputera, a mianowicie na boisko. Mamy praktycznie całe dla siebie. Tutaj mamy bramkę i będziemy robili różne wyzwania. No żeby ten odcinek po prostu jakoś fajnie wyszedł, coś tam cuduje dookoła świata. Napiszcie hashtag boisko, a wam przypomnę serduszko do tego komentarza. No i oczywiście zostawcie lajka, zostawcie suba i wbijajcie na Instagrama, bo tam są trzy nowe po prostu konkursy. Jestem trochę zajechany, bo nagrywaliśmy przed chwilą jeszcze co innego, także sorry. A zaraz jakieś na bieżąco wyzwania. Ten pan plus... Ten będzie drugi. Plus po jednym wyzwaniu będziemy sobie wymyślać. Kto w ciebie jest lepszy, pewnie takie wyzwanie będzie brał, znając życie, no nie? No. Także mi się zdaje, że możemy zacząć sobie na spokojnie od słupka, poprzeczki i słupka. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Także tak, widzowie, pierwsza konkurencja jest taka, że młody musi trafić w ten słupek, później w ten słupek i w poprzeczkę. Kto pierwszy trafi te trzy razy? Trzy trafy tak naprawdę? Który pierwszy słupek? No to wygrywa, pierwszy lewy. Młody kopie z tego miejsca, ja będę kopał z tego... Łatwo. Z żółtej, dawaj. No nie trafiłeś. Zobaczymy, jak jemu pójdzie. Cześć, widzowie, jestem najlepszy na świecie i o. To za pierwszym razem i może się otarło, ale w każdym bądź razie weszło. Pokaż mojego kapcia. Jakie mam kapcie, widzowie, z dziurą na palcu. Dobra, teraz młody ogórek kopie, także ciach, ciach, ciach i nie trafia. No nie traf, nie traf. Za drugim razem, a ja za pierwszym trafiłem. Także widzowie, można powiedzieć, że jestem delikatnie lepszy, lepszy, lepszy. Dobra, widzowie, drugi strzał, drugi słupek od razu, teraz ten drugi oczywiście trafiamy. Nie było. Kurde, źle stanąłem, widzowie, źle stanąłem. Coś, sznurówki, pokaż trawę. Trawa jest za wysoko ścięta. No widać od razu, że trawa jest za wysoko ścięta. Widzę. I dlatego mogło mi nie wyjść. No, ustawię mu piłkę, niech se kopnie w drugi słupeczek. Co to? No, co to? Nie, nie, poprawia, patrzcie. Piłka, co? Piłka niby. Po tobie to już nie trafi. Jesteśmy w dupie. Zawsze tak, jak pójdziemy, to przegrywam, ale na odcinku wygrywam. Na tartanie często. Widzowie, zapomnieliśmy na początku dodać, że to ogólnie gramy o 500 zł. Także kto wygra, to płaci drugiej osobie 500. Jesteśmy milionerami. Może o 300. To 500. Dobra. Już kurde, no czego ja nie umiem trafić to? A tych zadań będzie sporo, także ja 500 zgarniam dla siebie, bo to ja wymyślałem to zadanie jako pierwszy. Także ty wymyślasz drugie. Że każdy miał porówno mniej więcej. Poprzeczka teraz, widzowie, bo on już trafił we wszystko. Nie było, nie było. Potem od razu mówię, że w 1000 gramy. W 1000 potem? Kto pierwszy tysiąc jaka zdobędzie? Ale skąd? Znaczy, od razu. Nie wiem, czy w 1000 to może długo potrwać, ale może do 500. Ale to ustalimy zaraz. No. Nie ma. W imię ojca i syna. Daj Boże, żeby on nie trafił. Żebym nie zarył chociaż. Zaryję, żeby trawa niska. Dawaj w to poprzeczkę. Widzowie, ja mam wrażenie, że jak on trzyma kamerę, to ja nie mogę trafić, ale jak ja będę trzymał kamerę... To też daj jeszcze raz, bo to z kamerą to... No jak nie? No jak przecież ja trzymałem kamerę, to się nie liczy. No nie! Jak to nie? Oszukujesz mnie na każdym kroku, oszuście. Aby tylko 500 zł wygrać, co ty kupisz za to? Kanał. Kanał sobie możesz mój kupić, chyba jeszcze sobie 3 zera dodaj, za 500 tysięcy ci mogę sprzedać. A, za wysoko, i tak cię nie stać, biedaku. Dobra pozycja na pokazywanie, jak przegrywasz. Kurde, no. To słońce mnie oślepiło i dlatego. Także pogoda mi nie sprzyja. Koniec. Koniec, to chyba będzie z tobą, jak trafisz. Koniec twój na kanale. Powiedzieć coś jeszcze bardziej idealnego? No. Możesz wyjść z boiska i od razu się poddać, bo ja trafiam teraz. Śmieszny jesteś. Patera. Bez patrzenia na kamerę, bez patrzenia na wszystko. Ty, otarło się! Nie, nie na pewno widziałem. Nie, otarło się. Dobra, kolejne podejście, jego oczywiście znowu nie trafia. Tak jak mówiłem, za wysoko, za nisko. Jakbym miał za pierwszym razem kopnąć poprzeczkę, bym trafił, tylko ten słupek jakoś mnie, nie wiem, jest niedostępny dzisiaj dla mnie, jak dziewczyna w dyskotece. Ta twoja technika to niezła jest. Lepsza od twojej. Nie no, Mati, jak ty będziesz tyle razy kopał w tą poprzeczkę, to ty nigdy nie trafisz. Bateria mi się szybciej wyładuje, zanim nagramy kolejne wyzwania.
No. Kurwa, bateria, no to wiesz, no to już. Kazałem mu się pośpieszyć, to się pośpieszył i trafił. No, 1-0 dla niego. Drodzy widzowie, kolejne wyzwanie, jakie teraz będziemy robić, to zagramy sobie w 1000. Tylko nie dokładnie w 1000, bo zagramy sobie 500. Do 500, gdy zagramy w 500. Powiem wam już zasady. Jeżeli trafimy sobie w poprzeczkę, mamy 200. Jeżeli trafimy w bramkę, mamy 50. Jeżeli trafimy w słupek, to mamy 100. A jeżeli trafimy w złączenie, to mamy tak po prostu 500. Weź złączenie 400, to za jeden strzał. Dobra, nie, i tak złączenie nie trafisz, bo jesteś ogórkiem, także wiesz, o co chodzi. To ja kopię pierwszy, ja pierwszą przegrałem, bo pierwszą konkurencję. Dobra, to tak. Najłatwiej jest chyba trafić w poprzeczkę z tego albo w bramkę, także patrzcie. Jest! Było. 200 już mam, wariaty. Ale mnie w kapciu palec boli, bo zaryłem. Ja cię. Idziesz po 500? No. Idealna pozycja? No. No dawaj, no co, 500, no nie będzie 500. Ja już wiem, że nie jedzie 500, no ale możesz próbować. No, ale 50. O 0 się powaliłeś, ale jest dobrze. Także ja, widzowie, proponuję kopnąć drugą poprzeczkę, mieć 400 i wygrać praktycznie to już na 100%. Dobra, poprzeczka 400, powiedziałem, jakbym tam doszedł, ten słupek, jakbym trafił, to już bym tam tą konkurencję też wygrał, bo poprzeczki są łatwe. Dobra, mają 400 do 50, młody musi teraz trafić najlepiej złączenie albo poprzeczkę, żeby się liczyć w ogóle w tej zabawie naszej. Trafił okienko, czyli ma 100, bo bramka za 50. Powiem wam tak, nie chcę go ośpieszać, także nie będę kopał poprzeczkę, trafię w słupek. Weź traf w bramkę, żeby mi dać jedną szansę. Dobra. 50. 50. Czyli masz 450, 50 mi brakuje do wygranej. Nie, albo wygrałeś, tu masz rację. A czy złączenie albo ja wygrałem, no wiesz, o co chodzi. Próbuj. Kto to wygrał? Pajac trafił w złączenie. To jest niemożliwe. Ale jakby nie patrzeć, masz... Ile miałeś wcześniej? 100? No. Masz 600 i pierwszy kopałeś, tak? Drugi. No to przegrałem, drugą konkurencję, no. 2-0. No. Myślałem, że jeszcze jest jakaś nadzieja, a tu nic. Dobra, widzowie, zaczynamy kolejną konkurencję, którą teraz ja wybrałem. Dlaczego ją wybrałem? Ano dlatego, że młody jest słaby technicznie. Stąd trzeba trafić słupek. Przypomnij mi, kto cię rozwalił, gdy waliliśmy do wiaderka. Ty? Ale nieważne. Mamy tutaj ile razy? 3 razy trzeba trafić słupek. Wybierasz sobie, który chcesz tak naprawdę słupek, ale przed strzałem musisz powiedzieć, który to jest. 3 razy trafiasz, wygrywasz. Pierwszy zaczynasz. Lewy. Lewy, dobra. Lewy słupek po ziemi. Teraz lepszy z braci. Lewy. Ajajaj, był. Lewy, był. Ale to zaliczmy. Nie, nie było. Życzę ci powodzenia. Ale to nie było nawet po ziemi. No, ale co z tego, jak zmarnowałeś swój strzał? Nie wiem, czy się nagrało, ale widać, że jest słaby. Lewy? Lewy. Nie powiedziałem, przed strzałem powtarzam. Nie. Powiedziałeś. Dobra, daj tą piłkę, pokażę ci, jak się strzela. Masz, weź. Ustaw sobie dobrze piłkę. No, ustaw, żeś wentylka kopał, no. Ustaw sobie, no. Jeśli jeszcze umiał kopać, to by było dobrze. No, odejdę, bo i tak nie trafisz przecież, no. A no zapomniałeś powiedzieć, to środek kopnąłeś, tak? No. To elegancko w sumie. Nie ma powtarzania, nie ma. Byłeś tamtego teraz. Dobra. Nie było. Zawsze trochę brakuje, tak jak wtedy do wiaderka. Lewy. Niech będzie też prawy. Prawy? Mhm. Dobra, ja nie umiem kopać. Dobra, to zmniejszmy odległość, proponuję, bo stąd chyba nie trafimy nigdy. No, z przerywanej kopiłem, młody powiedział, że to będzie łatwo, także ja kopię... Trzeba trzy słupki trafić, tak? Tak, ja kopię w lewy. Dobra. Ale drasnęło, widziałeś? Nie, teraz naprawdę na kamerze będzie widać. W montażu punkt dla mnie. No jeżeli w montażu zobaczysz, ale to teraz będę musiał wiedzieć, bo punkt już dodaj, bo i tak to weszło. Ale to nie było, to powtórz. Powtórzę, dobra, daj. Bo to... Co, daj? Ty się... Nie, nic nie było. No, ty się śmiejesz, nic nie było. Daj powtórzyć. Śmiejesz się, nic nie było. Powiedziałeś już, że mogę. Śmiejesz się, nic nie było. Powiedziałeś, że mogę. Śmiejesz się, nic nie było. Dawaj to kamerę. Śmiejesz się, nic nie było. Jakbyś się nie śmiał, to by... To bym ci dał. A jakbym się nie śmiał, to byś dał mi powtórzyć. No tak, bo bym wiedział, że naprawdę. Dobra, prawy, lewy. Lewy. Lewy, dobra.
Ale strzeliłem z ty, to tak walnęło w ten słupek twój? Ja cię kręca. Ja ci pokażę, jak się nagrywa. Z petard strzelają pewnie oni. Dobra, lewy słupek, bo jest lepszy. To nie było nawet po ziemi. No, to jednak te strzały są takie średnie. Dobra, młody, próbuj szczęścia znowu. Prawy, lewy? A, teraz mogłeś trafić, a cię zagrałem troszeczkę. Lewy. Było? Nie było. Widać na filmie, że nie było. To nie oszukuj mnie tu. Tragedia ze mną grać. Ty oszukujesz. No tak. Ja oszukuję, jak było. Prawy. Bo w górze było, by się nie liczyło. A to zapomniałem, to powtarzam. Nie. Nie, nie, bo serio zapomniałem zasady, bo mnie zagadałeś. Naprawdę, ja powtórzę. Oddaj. Ale ja powtórzę. Oddaj. Uderzam teraz, już trafiam naprawdę w ten prawy słupek, bo lewy mi chyba nie pasuje. Prawy trafione, młody załatwiony. No dobra, to zmieniliśmy te zasady do dwóch słupków. Tak jak młody mówi, trafiaj. Ty pierwszy kopałeś, tak? Dawaj. Tak, lewy. Lewy? Skoczyła jeszcze przed nim, a wiesz, że po ziemi można tylko? Jest, teraz było. Ale było w górze. Nie. Tak było tu, w górze. Ale to już się odbiło od słupka. Ale było w górze. To serio, ty jeszcze raz powtórzę, jak było. W górze było. Powtórzę ci. Tak było na pewno. Jak ona o tyle nad ziemią leciała. Nieprawda. A teraz muszę w końcu trafić. Dobra, spróbuj. Dobra, weź, próbuj traf. Dobra, nie, ja w to nie gram. Dobra, pokażę wam zaraz wyniki, bo to chyba nikt na razie nie trafia. Dobra, wygrałem tą konkurencję, ogólnie jest 2-1. Musiałem zmienić bateryjkę ze względu na to, że tamta już się praktycznie rozładowała. Ale jeszcze po zakończonych konkurencjach młody od razu w to trafił. Ale no wiadomo, to już się nie liczyło. Także mamy 2-1 i przechodzimy do kolejnej konkurencji, którą teraz wymyślił tak czy siak młody. I jaka to jest konkurencja? Z pierwszej piłki... Jeden drugiemu podaje, no wytłumacz. No, jeden stoi za bramką. Znaczy no obok bramki tak naprawdę. Na przykład tam gdzieś, jeżeli jesteśmy prawonożni, no nie? To podaje drugiemu. I ten musi kopnąć, powiedzmy, z zaprzerywanej. Z zaprzerywanej i kto strzeli ładniejszą bramkę? Po 5 strzałów, no nie? To daj, ja będę kopał pierwszy. Czy robimy tak, że na przykład ty kopniesz raz i ja raz i z tego wybieramy dopiero punkt. Kto strzeli ładniejszą, no nie? A, że do, pięć razy i... Nie, że ja raz kopię, później ty od razu kopiesz i kto strzeli ładniejszą, ten dostaje punkt i tak do 5 punktów. No to tak. Tak jak myśleliśmy. Dobra, to tak robimy. To ja pierwszy tobie podam. Dobra, także ja mu podaję mniej więcej z linii, tu jest bramka. Podaję mu taką, on kopię z pierwszej. No to... Myślę, że jak trafię w bramkę, to wygram. 1-0 dla ciebie. 1-0 dla mnie, była ładniejsza chyba, no nie? No, nieważne jaką ja bym strzelił. Ale no tak, ale przynajmniej ja trafiłem, to przynajmniej to się liczy. Mam wrażenie, że on może znowu nie trafić. Daję mu taką troszeczkę mocniejszą. No i tak, i znowu nie trafił, czyli ja znowu trafiam w bramkę i wygrałem. Uuu, ale ładna! Prawie okienko! No teraz jest widzowy 2-0, no to nawet bym się nie kłócił. Damy mu troszeczkę trudniejszą może. Też się w niej nie trafi. No i znowu nie trafi. Ale się wydałeś skacząco. Nie było mowy, że nie może być skaczące. Tamte widziałem, że były za łatwe dla ciebie, bo strzelałeś wszystko, to ci dałem trudniejszą. To jest nie fair. Jak nie fair? I co? To za bardzo skakała. To za bardzo skakało. Masz problem. Ty masz problem, bo i tak jest 2-0, to się nie liczy, po no prostu tak. Daj mi, no. Jak nikt nie trafił w bramkę, to chyba po 0 punktów jakby nie patrzeć, także no. Lecimy dalej, lecimy dur, podawaj piłę. Dajemy mu z pierwszej od razu, żeby się zaskoczył. Co trafi? No, powiem ci, tą siatkę przekopać z pierwszej piłki, to... Ekskluzywny piłkarz jesteś, ekskluzywny. Ale powiem ci, nagroda dla ciebie. Jaka? Iść po piłkę. Ale konkurencję wybrał. I sam nie może wygrać, ja cię kręcę. Zaraz będzie 2-2 w punktach, a bym trzecią z 3 wygrał? Czy jak będę miał 3 punkty, to już pozamiatane. Także zaraz wygrywam. No po ziemi, co? Przy słupeczku. Co jeżeli rzucę tą kamerką o ziemię? Widzowie, przy słupeczku strzelone. 3-0 mamy, także 2-2 w ogólnych konkurencjach i robimy kolejną konkurencję. A jak 2-2? Do 5! A przecież jak ja mam 3... A no tak, w sumie. Źle to wszystko ogarnęliśmy ze względu na to, że on faktycznie może teraz 5 strzelić z rzędu, bo gramy do 5, a nie do 5 podań tak jakby, także wiecie, o co chodzi.
No taka bramka, powiem ci, taka o, ale przynajmniej trafiłeś. Jest! Jeden dla mnie, 3-1. Mamy 3-1, bo za mocno się pokusiłem na strzał, ale on teraz nie trafi. Ja już to widzę, pani, patrzcie. To jest fajfus taki po ziemi. Takie samo było! Ja bliżej słupka. Było takie samo. Ja bliżej. Ja bym dał po 0 punktów. A ja bym dał, że ja byłem bliżej. A ja bym dał po 0. Oszukuję, na każdym kroku powiedział, że po 0. Bo takie same strzały, a ocencie widzowie w komentarzu, moim zdaniem mój był lepszy i to dużo. Zrobimy go troszeczkę z frajera teraz. Daję mu taką niewygodną. I z niewygodniej chłopina nie trafia, tak jak mi dawał. To to moja wina, że nie umiesz kopnąć takiej piłki? Daj mi taką samą, ja trafię. Dobra. I co? Dobra, dam mu lekko tą i może on mi da lekko. Ale nie trafi. Tak jak mówiłem. Mamy to, widzowie, 4-1. Ale mi podam jeszcze chamsko, bo przegrywa, widzicie? Jaki to jest chami prostak? Chami prostak. No ładną nawet strzelił, to trzeba przyznać. Ale ja strzelę lepszą. Nie no, ładne to było. Ładny ten wolej twój. Strzeliłem tak nieładnie wysoko, bo złą mi dał. Patrzcie teraz. Oj, nieprzyjemna. O, już się daleko cofnął. No i nie trafił. Patrzcie. O, tyle w słupki grałeś, a to zobacz, udało ci się. No, nagram cię, ale to się nie liczy. No i patrz, ale wycieczka nawet wyszła. Ty idziesz, bo wykopałeś. Jak ty wykopałeś? Ty kopiesz, to ty idziesz, chciałeś no, pokazać, nie wiem co. Widać, że masz, bo chcesz założyć koszulkę Realu Madryt, to byś strzelał ładne bramki, a zakupiłeś koszulkę Polaków i grasz jak Polska, widać po prostu. Ale ja nie mam koszulki Realu, ja mam koszulkę Legii. Co wy na to widzicie, żebym kupić koszulkę Realu? Żeby w końcu zaczął kibicować dobrej drużynie i... PSG to z Messim ci nigdy nie kupię. Po ziemi strzela, no! Weź normalnie graj. Wygrałem normalnie, wygrałem właśnie. No wygrałem. Bierz tą kamerkę. Bo jaki zły oddał kamerkę. Ile jest 2-2 w konkurencjach? Czyżbyś dostał tylko dwie konkurencje do końca? No odejdź. Tak? Czy nie? No. No ładna bramka, naucz się takie strzelać jeszcze w prawdziwym życiu, wiesz, a nie tylko tako na boisku na tartanie. To co teraz, żonglerki? No nie. Słobiaku. Dobra, te strzały, co ty mówiłeś, bo teraz twoja kolejna wymyślanie. A dobra, to ja żonglerki biorę, a na koniec twoja. No dobra, myślałem, że... To żongluj pierwszy, dobra? Staniemy. Żongluj pierwszy. A ile prób jest? To ty będziesz miał dwie. Dobra. I się wszystko zlicza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I drugie jeszcze ci zliczam, także dawaj. 14, 15, 16, 17. 17 ci wyszło, to nie jest tak źle. Wiesz, ty zrobisz 18 i tyle. Jak ty zrobisz, ile chcesz tylko. Zaznaczmy, widzą, że dawno nie robiłem żonglerek, no nie? No! '15, '16, '17, '18, '19. I robimy, widzowie, teraz ostatnią konkurencję, którą wymyśla młody. Mów co, to o co chodzi. A tak samo jak tamta konkurencja ze strzałami, tylko czy rzucaj z przyjęcia. I rzucamy z rąk, żeby było trudniej, bo tak. Musisz przyjąć i możesz... Przyjęcie i uderzenie. Tak. Nie może być nic innego. No tak? może chyba raz skozłować. Znaczy, może skozłować przed tobą, ale jak już przyjmiesz, no, to już musisz uderzyć. O, jak najszybciej, o to chodzi, no nie? Nie możesz tydzień czekać. No. To ja rzucać pierwszy mam? No. Daj.
Siemano, kolano, kamera leży teraz tak, bo musimy jakoś to nagrać. Także ło, tego. Biegniesz ty. Dobra widzowie, także 4-2 po prostu wygrałem ja, przegrywałem 2-0, wygrałem 4 konkurencje z rzędu, jestem chyba królem tej gry. Młody, jak będziesz chciał rewanżu, maila kontaktowego znasz, także możesz napisać. Dzisiaj zagramy. Dzisiaj zagramy w FIFA może rewanż, jeżeli moja menadżerka ci pozwoli po prostu na rewanżyk i cię umówi na którąś godzinę, bo wolny mam dopiero w przyszłym roku, no to wtedy dopiero dam ci rewanżyk. 500 szykuj dla swojego braciszka. Nie, nic nie dostaniesz. Korki ci kupiłem prawie za 300 zł, także 200. 200 będę na plus, można powiedzieć, także nie jest tak źle. A wam widzowie dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli tutaj będzie dużo lajków, to zrobimy kolejny odcinek z czegoś takiego i dobra!